Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę wam, jak znaleźć w miarę fajny mieczyk. Prawie że na początku Enshrouded. Jest to epicki miecz jednoręczny, obrażenia po maksymalnym ulepszeniu 32. Poziom 15. Na szczęście tutaj poziom broni jakby nie ogranicza nas. Możemy spokojnie ją nosić na niższym poziomie, trzecim, czwartym, nie ma problemu. Dodatkowo jego dość sporą zaletą jest, że nie musimy używać w podziemiach pochodni. Wiadomo, że nie możemy równocześnie używać pochodni i broni, która jest przypisana do prawej ręki, znaczy się zarówno pochodnia, jak i broń. Także eksplorowanie podziemi stało się troszeczkę łatwiejsze. Jest tylko jeden problem. Musicie mieć ołtarz przynajmniej na drugim poziomie. To nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Generalnie dość szybko można wbić ten drugi poziom płomienia. I mieć odkrytą pradawną iglicę Kraina Wiosny. Także weźmy się tam, przenieśmy. Zaraz będziemy kontynuować. Kiedy jesteśmy na iglicy, się udać w tą stronę. Tutaj będzie nasz pierwszy przystanek. Kolejny skok będzie tutaj do wzgórza grabieżców. Także lecimy. Pamiętajcie, żeby mieć pełną wytrzymałość. Żeby to się nie skończyło, no, przykrym walnięciem w glebę, nie? Dodatkowo, jeżeli macie problem, kończy wam się wytrzymałość, a jesteście dość wysoko, tutaj taki tip mały będzie, przerwijcie lot i nad samą ziemią go włączcie, nie? O, to było coś ciekawego. Oczywiście możecie sobie tutaj zebrać iskra, nie? Z tej kapliczki. Iskry zawsze mile widziane. No wy akurat, jeżeli macie podstawową lotnię, ja już mam tutaj ulepszoną, to lecicie mniej więcej do tego wzgórza, gdzieś przy drzewie się zatrzymacie. Drugi skok, cały czas w linii prostej. Musimy przelecieć przez mgłę. Ona tutaj jest bardzo płytka, więc nie jest jakiś szczególny problem, nawet jeżeli nie dolecicie. I głupim jest też zaklęcie, które ciut zbliża wasz lot, nie? Dzięki temu zawsze możecie ciut dalej dolecieć. Jeżeli narzekacie na brak krawków metalu, zawsze możecie tutaj z grabieżcami powalczyć. Pamiętajcie, że oni są na 7 levelu, nie? Byście się nie władowali w jakąś kabałę. Jeżeli metalu nie potrzebujecie, to po prostu omijamy obóz i biegniemy ścieżką. Tutaj zbaczamy już z niej. Biegniemy przy spoczu góry. I
Jeżeli interesuje Was tarcza, która całkiem fajnie się komponuje z tym mieczykiem, ze względu na ten diament, który ma na środku, prawda, on akurat nie świeci. A możecie zahaczyć tutaj o świątynię i ją zdobyć. No, w następnym filmie pokażę Wam dokładnie, jak przejść te katakumby, bo są trochę porąbane. Ale to na kolejny materiał, nie? Teraz tak, warto poćwiczyć, nie wiem jak to nazwać, wieloskok. To chyba wieloskok, nie? Dzięki temu można praktycznie bezproblemowo na większość niedostępnych miejsc wskoczyć. Teraz się udamy tam do mgły. Jeżeli będziecie mieli misję od alchemika, to tutaj jest wieża, w której znajdziecie jego moździerz. No ale my nie po to, nie? Oczywiście możecie tutaj sobie powolutku schodzić, też nie jest to jakoś specjalny problem. Najlepiej, wiadomo, jak najpóźniej wejść we mgłę, żeby się później nie stresować czasem, nie? Oczywiście potki na przebywanie we mgle mile widziane nie są konieczne tutaj, bo nie będziemy się daleko zapuszczać. Ale nic nie widzę przez tą mgłę. To gdzieś tu było. Jest, trochę przeleciliśmy cmentarz. Teoretycznie można to zrobić bez walki, jeżeli będziecie się skradać. No, ja tutaj już jednego dwóch obudziłem, ale nie zrobił konia. Wyciągać pojedynczo. Jeżeli macie niższy, szósty czy siódmy level, to nie ma co tutaj zbytnio wariować, nie? Tutaj macie odnów czas. Tutaj znajdują się dwie rzeczy, które nas interesują. Jak widzicie, flaga gradu. 26, 26 obrażeń, poziom 11. Po ulepszeniu macie 32 i 15, nie? Także krótka wycieczka, a całkiem fajny scyzor, na którym ja jestem poziomie w tej chwili. Jest tutaj gdzieś poziom? Na 15 poziomie, a noszek ten miecz od 5.
albo szóstego poziomu. Oczywiście znalazłem też silniejszą broń, ale no, jest to broń dwuręczna. Ja raczej jestem tutaj za walką z tarczą i mieczem niż bronią jednoręczną, więc na chwilę obecną jest to najlepszy mieczyk, jaki znalazłem w grze, nie? Jak widzicie, wyjście z mgły też jest dosyć proste. Później już tylko wystarczy wrócić do swojego domku. Ostrzyć scyzora i ruszyć na podbój. No dobrze, to tak króciutko. Może właśnie, może jakąś jaskinię wam pokażę, jakby to wyglądało. Są tu jakieś, nie? Pokażę wam, jak ono rozświetla drogę. Co prawda nie jest to pochodnia, nie świeci tak mocno jak pochodnia, ale uważam, że jego blask jest wystarczający, żeby spokojnie, bezproblemowo się poruszać nawet w dość ciemnych miejscach. Na złość nam teraz będzie tu rozświetlać drogę. Jest ciemno, ale nie jest na tyle ciemno, żebyśmy nie mogli się poruszać, nie? Więc musimy się przełączać tak na pochodnie i z powrotem na miecz w razie jakiejś draki, nie? I walczyć po ciemku. Dobra. Tyle. Następny materiał zrobimy, jak przejść tą te katakumby, w których można zdobyć tarczę pasującą do niego. Ponieważ są one troszeczkę zakręcone, ale to mówię na następnym filmie. Na chwilę obecną się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.